Cześć i witam was z tej strony Galokuero, a to gra Hellbound. Świeżutko po premierze postanowiłem nagrać, abyście mieli jakiś wgląd, jak ta gra mniej więcej wygląda w dniu premiery. Oldschoolowa strzelanka z lat 90. w wydaniu roku 2020, czyli równiutkie 30 lat później. Jak to wyglądają opcje? Wszystko na maksymalnym. Wyłącz Vertical Synchronization. Anti-aliasing na Ultra. No i w sumie to by było na tyle. Audio jest wszystko na 100, tak jak należy. No i to by było na tyle. Więc zacznijmy kampanię. Nowa gra, normalny poziom trudności. The Resistance. They call me Helgor. The last of my race. Somehow humans revived me as a weapon against the demons invading Earth. The same bastards that massacred my people. They are sending me back to hell, my planet. My mission, to destroy the ancient pillars at the core, killing off the teleportation system connecting both worlds. To lecimy. Enough introduction, let's do this. Okej, to jest chyba ta wieża. Spadłem sobie gdzieś. W tej grze przypuszczam będzie sporo sekretów, więc warto byłoby sobie pobiegać gdzieś naokoło. O właśnie. No powiem szczerze, muzycznie jest zacnie, więc przypuszczam, że będzie niezła jatka. Jeszcze żyjesz? Nie ma przeładowywania, też dobrze. Znaczy akurat w tej broni. Kto wie co będzie w innych. Co ty tu miałeś w tej chatce? Żyćko. Czego nie ma? Nie ma. Jakiś brzydki demon. O, tam się nie da wskoczyć. No dobra. O, dzień dobry panu. Mamy tu w ogóle jakąś walkę wręcz? A, mamy pięści. Wow. Triple shotgun, to mi się podoba. Prawy przycisk myszy powoduje, że wszystkie trzy strzały są oddawane na raz. A lewy przycisk to oczywiście pojedyncze. Wow. Co my tam mamy? Jakiś serducha? Amunicja, bardzo ładnie. A tam coś jest. Ale nie bardzo wiem jak tam wskoczyć. Ups, chyba nie bardzo. Co my tu mamy? Wlazłem w jakąś taką dziwną lokację, której nie za dużo jest. Ale może nie przewidzieli twórcy, że ktoś będzie próbował tutaj szukać wszystkiego po obrzeżach mapy. Tam coś jest? No to ja stamtąd przyszedłem, nie ma nic. Jestem ciekawy jak tam na górę wejść. To tak trochę się dziwnie podświetla. Jakby można było potem wskoczyć.
Niby się da, ale to... Chyba nie bardzo. Sorry, ziomuś. Dobra, lecimy dalej. Tutaj nic nie ma, okej. O, tu coś mamy. Jakiś pancerzyk i życie. Dobra, to lecimy dalej. O, ale stąd tam doskoczę. O, i cacy. Krzywo mi się skoczyło, no. O, tam coś jeszcze jest. A ja raczej tam nie doskoczę. O, pancerzyk. Wolę nawet nie ryzykować. To jest ziemia czy słońce? Słońce to chyba raczej tam. A! Nie mam amunicji w shotgunie. Okej. Amunicja. Jakieś rozpiące się ziomutki. Trochę życia i przycisk. Jesteśmy coraz bliżej zamknięcia tej bramy. O, i tutaj jest ta amunicja, o której wspominałem, ale chyba tu już z powrotem nie wejdę. No co, jeszcze szczęście nie otrzymuję obrażeń jak spada, więc o tyle dobrze. To tylko taki dźwięk, że niby dotknął nogami ziemi. Okej, widzę ciekawie. O! Headcrusher, dawać ich. Ups. Tak jest. Pozamiatane. Jakiegoś żyćka tu nie ma? To jest amunicja. To jest na jedynce, tak? Tak. Dobra. Tu mam zero amunicji niestety. A, to jest czasowy zapalnik, dobra. Ładnie. Coś zebrałem, zapisuję grę. I'm back, bitches. Dawać ich tu. Rozłowiemy im czaszki. Jak się tam na górę włazi? Skończyłem level.
Nie wiedziałem, myślałem, że to, nie wiem, coś obniży jakąś platformę czy coś, ale jednak nie bardzo. No dobra, niech będzie. Unholy Lands. I'm humanity's lonely hope. Once the fuckers that took my planet reached Earth, it took all of their resources to fend them off. The fragile humans were smart enough to figure out our teleportation system and sent a doomed army for a counterattack. They landed on my people's old warship site, the Unholy Lands. That's my next stop. I'm taking back this planet, one motherfucker at a time. A, dobrze, że dajesz radę jako sam jeden, jedyny to ogarnąć, ziomek, bo skoro jesteś ostatni ze swojej rasy, to oni jakoś tak, no, za silni nie byli, najwyraźniej. Co to mnie gryzie? O 12 życia tylko mam, naprawdę? Ups, zginęło mi się. Dobrze, dobrze, już to słyszeliśmy, przyjacielu. No okej. Nie da się otworzyć, szkoda. Dobra, trzeba trochę ostrożnie grać, bo mam mało życia. No, trochę was jest. Co, to wszyscy? Chyba ta. To, żem se wskoczył. Ty skąd się tam wziąłeś? A, okej. In the name of the triple shotgun. Amen. In the name of the triple shotgun. Zacnie, zaczyna się pojawiać amunicja do shotguna. Okej. Nie ma nic więcej na pewno.
To jest słabo z życiem. No te ziomki to akurat żaden problem, bo one są powolne. Czy to jest opłacalne brać 5 hapsów i stracić 10? No to będzie grubo. Tego jestem pewien. No dobra, ryzykujemy. Chociaż... najpierw to mogę coś pozbierać, czy nie? Boże. Za późno zareagowałem, że oni gdzieś tam od boku sobie biegną. No dobra, mniejsza z tym. Zaczynam od nowa. Nie. Daj to życie. Jak ty dostajesz takie odległości, ziomek, no? Takim życiem to ja za wiele nie zrobię. Ale jak się gra na dzika nieostrożnie, to tak potem jest. Tego się nie spodziewałem. Chyba wszyscy. Nice. Nawet nie było tak źle. Wystarczyło się troszeczkę ruszyć. Musiałem w tą lawę wejść, inaczej nie byłbym sobą. No po lawie to ja biegać nie będę. Nawet na chwilę, bo... krucho z życiem, bardzo krucho. No dobrze, tu jest jeden przełącznik, a gdzie jest drugi? Trzeba skakać naokoło. Widzę, że tam też coś jest, jakieś takie platformy. Spróbować nie zaszkodzi, nie?
na razie na horyzoncie nic się nie pojawia. Więc chyba tu nic po prostu nie ma. No, najwyraźniej nie ma. O! Poza ewentualnie tym czymś. Fajnie, że plus 100 pancerza, ale... Dobra, udało się wyjść. No nie, no jest naciśnięty już. Więc... A tu jesteś. To pewnie będzie znowu gruba jatka. Ja na górę jeszcze nie wchodzę. Trochę rzeczy jest tu do zebrania. O, pojawił się pierwszy z shotgunem. A, amunicji do shotguna już mam maksymalną ilość. Jakie buty? No to załączamy. Chyba tak. I poziom skończony. Unholy Lands. W tym momencie zakończymy sobie ten odcinek jako wprowadzające premierowe dwie pierwsze mapy. Ale możecie śmiało wyczekiwać kolejnych. Jeśli macie jakieś uwagi, proszę zamieśćcie je w komentarzu. Jeśli się spodobało, pozostawcie lajka, a jeśli spodobało się jeszcze bardziej, zachęcam do pozostawienia subskrypcji. Tym bardziej, że niebawem już zacznę pewnego rodzaju streamy z YouTube. Głównie z konsoli, bo posiadam i komputer, i konsolę. No i chciałbym też z kątem PSN pocisnąć do przodu. Tak więc do zobaczenia i czekam na waszą aktywność. Trzymajcie się.